Cześć, tu babka z Majce. Zabieram się za procenty. Sprawdźmy, czy w 60 sekund umiem rozwiązać, albo czy umiem wytłumaczyć zadanie, że cenę pewnego towaru podwyższono o 20%, a następnie nową cenę podwyższono o 30%. Takie dwie podwyżki możemy zastąpić jedną podwyżką o ile procent. To zadanie na maturze było zadaniem zamkniętym, czyli mieliście cztery warianty, musieliście wybrać jeden. Ale my zróbmy jako zadanie otwarte. Czyli rozumiem, o co chodzi, tak? Czyli najpierw... Aha, czekajcie, nie włączyłam stopera. Czyli uwaga, zaczynamy. O co chodzi w zadaniu? Mamy najpierw podwyżkę o 20%, a później o 30%. A chcemy zobaczyć, o ile musielibyśmy podnieść na początku, żeby mieć cenę końcową. Coś kosztowało X, podnieśliśmy o 20%, czyli teraz kosztuje 120% X, czyli 1,2. I teraz, co jest najważniejsze w tym zadaniu, że teraz podnosimy o 30%, ale tą cenę, czyli to będzie 130%, czyli 1,3 razy ta cena, która jest tutaj. Jak to wymnożymy, to mamy 1,56x, czyli mam 156% x. Czyli jeżeli chciałam to zrobić za jednym razem, to musiałam dodać 56%. Czyli jeżeli x dodam 56% x, to będzie 156%, tyle samo, co podniosłabym o 20 i o 30. I wyrobiłam się w 60 sekund, a teraz mam dla Was taką wskazówkę. Jeżeli nie wiedzielibyście, jak to zrobić, to możecie sobie pomyśleć tak. Niech ta cena towaru będzie 100 zł. Jeżeli podwyższę o 20%, to teraz będzie kosztowało 120 zł. I teraz o 30% podwyższam to. To ile to jest 30% ze 120? 120, no to tak, to było 100%, 10% to będzie 12, 30% to będzie 36. Czyli dodaję do 120 36, czyli mam 156 zł, teraz kosztuje. A pytanie brzmiało, o ile musieliśmy procent podnieść 100 zł, żeby było 156? No 56 zł, czyli to jest 56% ze 100. Czyli jeżeli macie zadanie zamknięte, to była jeszcze taka opcja, że widzieliście cztery liczby i mogliście zobaczyć, aha, to pewnie będzie 56%. Mogliście mieć jakieś przeczucie albo rzucić kostką i wybrać. Albo po prostu, jeżeli nie umiecie zrobić tak dla jakiejkolwiek ceny, to zróbcie to dla konkretnie, weźcie 100, 200, 1000 i wtedy Wam wyjdzie, zobaczycie, jaki to jest procent.